Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym poradniku. Słuchajcie, dzisiejszy temacik będzie dotyczył ogrzewania w samochodzie. Natomiast taka nietypowa rzecz, która kiedyś już gdzieś tam lata temu była stosowana, na aktualną chwilę widzę temat zaczyna powoli wymierać. A temat dotyczy czego? Wykorzystania ciepła silnika. Może się zdarzyć bardzo często, gęsto, tak jak widzicie w tym momencie, na zewnątrz mamy biało, czyli śnieg. Temperatura zewnętrzna według wskaźnika 2 stopnie. Oczywiście stoimy przy budynku, więc tutaj wiatru nie ma. Temperatura pewnie jest troszeczkę niższa. Silnik aktualną chwilę jest jeszcze ciepły, natomiast zdarza się bardzo często, gęsto tak, że oczekujemy na pasażera, żonę, kolegę, koleżankę i tak dalej, bądź siedzimy w samochodzie, bo jest nam wygodnie, bo musimy na coś czekać. A wiadomo, że przepis nie dopuszcza nam pracy silnika w nieuzasadnionych przypadkach, żeby sobie pracował tylko dlatego, że jest nam zimno. Choć myślę, że argument, że jest nam zimno i możemy zachorować w stanie ratowania naszego zdrowia, myślę, że tutaj byśmy tego mogli gdzieś tam, powiedzmy, moglibyśmy to pominąć, ale nie poruszamy tego tematu. Generalnie skupiamy się na czym? Wykorzystanie ciepła silnika. I otóż chcę Wam pokazać rzecz taką. W tym momencie, jeżeli zapalę samochód, wiadomo, że w nadmuchu moim pojawi się wyższa temperatura. Natomiast pokażę Wam rzecz taką, którą osobiście ja zamontowałem w samochodzie. O, właśnie tutaj. Co to jest? Jest to stara pompeczka używana z grupy Mercedesa do wymuszenia obiegu wody. Ona jest spięta w układ wody. Elegancko sobie pracuje. Wejście z chłodniczki spalin wchodzi w pompkę, potem wylatuje sobie. W tym momencie temperatura silnika jest dodatnia. Idę do środka, bo jest, wierzcie, naprawdę bardzo zimno. Samochód, co prawda, w tym momencie plastiki po jeździe ma ciepłe, ale co? Pasowałoby w tym momencie, żeby było ogrzewanie. I otóż pokażę Wam rzecz taką. Pojazd taki jak na przykład Kia i Hyundai ma taką pozycję stacyjki, w której nie działa zapłon, nie odpala się EQ silnika, czyli komputer, natomiast załączany jest przekaźnik, który odpowiada za wentylator, i wykorzystując ten przekaźnik, który zamontowany jest pod schowkiem po prawej stronie tego pojazdu, on dostaje informacje ze stacyjki przed włączeniem zapłonu, czyli przed pojawieniem się piętnastki, i wykorzystując ten oto przekaźnik, o, zobaczcie, temperatura troszeczkę wzrasta, bo ja jestem w środku, to od tego, co ja mówię, ale niemniej jednak mamy 14 stopni, prawda? Kurczę, wyłączyło mi się nagrywanie. Wentylatory są, widzicie, powyłączane, znaczy wyłączone. No w tym momencie nie jest nic załączone ze względu na to, że stacyjka jest w pozycji takiej, w której wszystko jest powyłączane. Ja Wam teraz pokażę taką, słuchajcie, położę kamerkę. Będziecie słyszeli takie klik. W tym momencie, czyli stacyjka jest w tej pozycji, tak jak tutaj jest, i zobaczcie, co się dzieje. W tym momencie widzicie wskaźnik temperatury mojego nadmuchu. No i nie jeden powie, no chłopie, no ja sobie też włączę tak w samochodzie, no i temperatura też mi się gdzieś tam podniesie. Oczywiście, że się podniesie, ale w momencie, gdy nagrzewnica się wychłodzi, a wierzcie mi, celowo ten samochód zostawimy otwarty z pootwieranymi drzwiami, żeby wychłodzić wnętrze pojazdu. I tak jak w tym momencie będziemy sobie obserwowali, ja sobie będę do Was mówił, ta temperatura będzie mi wzrastała. Co prawda w tym momencie nadmuch jest ustawiony na pierwszą kreseczkę, ogrzewanie na maksa, ale chodzi mi o to, że temperatura, zobaczcie, nie będzie ubywała, będzie wzrastała. Co prawda ci, co znają technologię starą, która kiedyś była gdzieś montowana
Być może jest jeszcze w jakichś pojazdach aktualnie montowane. Jeżeli tak, proszę o komentarze. Ale nie mówimy tutaj o pompce, która jest montowana w Debastach, bo wiadomo, że tam już naturalnie musi być obieg wody. Generalnie ta pompka co robi? Wykorzystuje ciepło silnika, pompując ciecz dookoła, czyli pompując ciecz z silnika przez nagrzewnicę. W ten sposób powoduje to, że w tym momencie może słychać to. Chyba słychać, że nagrzewnica pracuje, czyli wentylator. Wentylator sobie pracuje i ta nagrzewnica, wiadomo, że ona z automatu się będzie wychładzała. Natomiast w tym momencie, tak jak widzicie bardzo dobrze, ja z Wami rozmawiam, zapłon jest wyłączony. Żeby nie było, że jest coś załączone, że jest coś odpalone. A temperatura sobie wzrasta. Nie ma jakichś świec żarowych dodatkowych, czyli żadnego dodatkowego ogrzewacza. I wierzcie mi, że jeżeli będziecie przy temperaturze 2 stopni, zobaczymy do jakiej temperatury dojdziemy. Ale jeżeli będziecie mieli temperaturę 2 stopnie na zewnątrz, czy powiedzmy około, czy jaka by nie była, a temperatura wylatującego powietrza będzie taka, jaka widzimy ją na wskaźniku, to będziecie w środku mieli cieplutko. Ja wiem, że od dzisiaj, czy od momentu pojawienia się filmu, pompki używane wzrosną drastycznie na rynku, bo każdy będzie chciał sobie z taką zamontować, ale wierzcie mi, że warto kupić nawet, jeżeli będzie jakaś tam używana, nowa, nie wiem jakie są jakości, więc wypowiadał się nie będę. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, na wskaźniku temperatura, która powinna w tym momencie spadać, czekajcie, sobie kamerkę wezmę do ręki, wezmę wentylator. Wentylator w tym momencie zwiększyłem na trójeczkę. No mi już jest ciepło, mimo że mam kurtkę ze sobą, ale drzwi pozamykane i tak jak widzicie, temperatura na wskaźniku dalej przez cały czas sobie rośnie. Nie chcę w tym momencie odpalać zapłonu, dlatego że każde włączenie zapłonu, czyli pojawienie się kontrolek na liczniku, powoduje załączanie świec żarowych, które no nie są wskazane akurat. Bo niestety one sobie grzeją, a wiadomo, że każda, myślę, że około 8 amper pobiera w tym samochodzie. Tak jak widzicie, przez tyle czasu, co ja z Wami rozmawiam, gdybyśmy nie mieli pompki wymuszenia obiegu wody, ta temperatura bardziej jak pewne, że nie wzrastałaby, tylko wręcz by malała, a ona sobie po jednym cenciku powoli sobie wzrasta. Już mamy 33. No, czyli 33 temperatura wylatującego powietrza, to wierzcie mi, że już jest dużo. Nie mówimy tutaj o temperaturze cieczy, dlatego że tutaj ten mierniczek, który mam zamontowany, ten termometr znaczy się, choć też jest miernikiem, nie? On jest wsadzony w kratkę, tą górną, i on mierzy sobie temperaturę wylatającego powietrza, czyli wiadomo, że temperatura wody cieczy w układzie powinna być wyższa, bo generalnie taka jest. Za chwilę sobie odpalimy zapłon i sobie zobaczymy, ale póki na razie ja się siedzę z Wami, sobie rozmawiam. Ale tak jak widzicie na wskaźniku przez cały czas temperatura, zamiast sobie spadając, podnosi się do góry. Myślę, że jak sobie posiedzę taką dłuższą chwilę... A, no i słuchajcie, jeszcze rzecz bardzo ważna. Żebyśmy się nie czepiali, jeżeli sobie zamontujecie taką pompkę i powiecie, że no chłopie, mi temperatura nie wzrosła do tej temperatury. Wszystko będzie zależało od tego, w jakim miejscu zamontujecie pompkę. Ja tutaj pompkę akurat doświadczalnie sobie zamontowałem w takim punkcie, w którym ona jest napełniona cieczą, bo gdyby ona nie była napełniona cieczą, to wiadomo, że ona wody nie będzie pompowała. Tak jak widzicie, w tym momencie mamy 1 stopień na wskaźniku. Dobra, załączymy sobie kontrolki. Kontrolki są załączone. Jak widzicie, silnik jest wyłączony, pracy silnika nie ma. A temperatura silnika, chyba za długo gadam, nie? No zobaczcie, temperatura silnika jest około 50 stopni, więc nie spodziewajmy się cudów, że temperatura wylatującego powietrza będzie wysoka. Da się zauważyć, że w tym momencie temperatura zaczęła delikatnie spadać, ale to tylko dlatego, że ciecz najnormalniej w życiu zaczyna się powoli wychładzać. Ale to co by nie było, jakby nie patrzeć, jeżeli mamy tutaj 50 stopni, to i tak mamy nieźle. I bardziej jak pewne, że siedząc sobie w takim samochodzie, przy takim ogrzewaniu jak jest, no to spokojnie myślę, że te pół godzinki sobie wysiedzicie bez odpalania silnika. A pół godziny, no to wierzcie, że to jest bardzo dużo czasu. Silnik jakby nie patrzeć, temperatury tak szybko nie wytraci. No i tradycyjnie na podziękowanie z mojej strony za oglądnięty film. Jeżeli ktoś stracił czas, przepraszam bardzo.
Jeżeli ktoś zyskał na czasie, to mu chwała. Jeżeli ktoś skorzysta z tej porady, bardzo proszę i bardzo będę wdzięczny, jeżeli podzielicie się komentarzami, bądź macie jakąś koncepcję, jeszcze jakąś inną, którą można by było wykorzystać w pojeździe. Generalnie ci, co znają mnie i wiedzą, to wiedzą, że kanał powstał po to, żeby pomagać, a nie po to, żeby utrudniać ludziom. Także póki co na razie trzymajcie się cieplutko w samochodach, wykorzystujcie ciepło i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!